Siema. Nie będę ukrywać. Ten podcast był wyzwaniem dla mnie i dla Bola. Łukasz w jednej z wiadomości napisał mi: wejdź na YouTube, wpisz zakończenie Ligi Halowej Kęty i sama zrezygnujesz. Nie zrezygnowałam, całe szczęście Bolo też nie zrezygnował. Zapraszam Was na rozmowę z bramkarzem Hejnału Kęty, świetnym gościem, myślę, że odkryjecie go na nowo. Wesprzyjcie Łukasza dobrym słowem, a dla mnie bądźcie łaskawi. Rozmowa z taką gwiazdą delikatnie mnie zestresowała. Zapraszam. Cześć Łukasz. No cześć. Fajnie, że dotarłeś do mojego podcastu. A, dziękuję za zaproszenie. Postaram się opowiedzieć o Hejnale i o sobie. Super, bardzo fajnie. O to chodzi właśnie, bo zostałeś wybrany na symbol Hejnału. Wszystkim się kojarzysz z Hejnałem, także... Po przeczytaniu tego spodziewałem się takiego wyboru. Po przeczytaniu czego? Konkursu? Konkursu jestem. Tak? Spodziewałem się takiego wyboru. Aha, okej, okay, dobra. Tak troszkę nieskromnie, ale fajnie, fajnie. Tam właśnie konkurowałeś głównie z Łukaszem Ryłko. No, jak czytałem, to wiedziałem, że... Zwyciężysz? No, zwyciężę, bo czekali na to. Tak? No, po ostatnim moim wywiadzie się spodziewałem, że taki wybór będzie. I wszyscy czekają na to, no to do teraz. No to ekstra, no to musimy to wrzucić jak najszybciej. Jak najszybciej musimy to rzucić. Chciałem się przedstawiać w ogóle, ale powiem Ci taką historię. Jechałam w sobotę z synem koleżanki do Reksia, do schroniska. Zawieź, wiesz, koce, ręczniki, żeby zwierzętom nie było zimno. No i właśnie mówię temu Dawidowi, że on ma 10 lat i ogólnie słucha moich podcastów. No i mówię mu, że będę robiła podcast z Łukaszem Szymańskim, z Hejnał. Z Bolem? Jano, z Bolem. Jego mama tak samo. Kto wygrał ten konkurs? Jano, Łukasz Szymański. A Bolo! Także wiesz, Bolo, wszyscy Cię znają. Jak ktokolwiek ma się przedstawiać w tym podcaście, to ja. Także dzisiaj z Bolem rozmawia Agnieszka Płonka. Jakby ktoś miał jakieś wątpliwości. Także no, mówisz, że nie byłeś zaskoczony. Nie byłem zaskoczony. Ale miłe uczucie? Miło. Miło było słyszeć, że ludzie mnie znają i kojarzą nie tylko w Kętach. O konkursie na symbol klubu dowiedziałem się przypadkowo, ale po przeczytaniu posta spodziewałem się takiego wyboru, ale z drugiej strony jestem miło zaskoczony, że ludzie na mnie zagłosowali. No fajnie, ja też byłam zaskoczona. Może nie, że akurat, wiesz, twoja osoba, tylko byłam zaskoczona, jak ten post został odebrany, że tyle osób w nim wzięło udział. Dla mojego podcastu na przykład uważam, że to był strzał w dziesiątkę. Wiesz, jakieś tam lajki, komentarze, jakieś wspominki też, to było ekstra na przykład. Dużo osób, wiesz, wspominało starą kadrę i tam trenerów. No, dla mnie to też było mega super. Także no, cieszę się, że mogę porozmawiać z zwycięzcą, naprawdę. Też mi miło, że zostałem zaproszony i damy radę. Postaramy się. Damy radę. Dzisiaj siedzimy też w takim ważnym miejscu dla tego podcastu i dla w ogóle Kent. Franciszek Smuda, jak przyjmował na stanowisko dyrektora reprezentacji Polski Janka Furtoka, powiedział, że to nie jest, wiesz, jakiś tam Jasiu z Łapanki, tylko że to jest Jasiu, który po prostu wie, jak pachną skarpetki. Dlatego dzisiaj jesteśmy w szatni Hejnału Kęty. Aczkolwiek jest minus 15 na zewnątrz, więc do nic nie czuć. Ale no, w sumie tutaj jest zajebiście ciepło. Bardzo fajnie, aż za ciepło, nie? Ciepło, ale jakbyśmy nie grzali, to by ten budynek już zamarzł. No. Niestety takie czasy są, że budynek już jest... No jest stary. Widać, że no, widać ten ząb czasu, ale mimo wszystko jest fajnie. Czuć atmosferę i klimat. No całe szczęście jednak, że nie czuć tych skarpetek. To nie jest mój ulubiony zapach, ale jest dobra. Staram się tu sprzątać. No ja i porządek tu prowadzić. Słyszałam, że jesteś właśnie bardzo zaangażowany. Ogólnie, że jesteś wcześniej przed treningiem, po treningu zostajesz, tak, że pomagasz chłopakom. No, że poświęcasz dużo swojego czasu. Jesteś Zgadza takim się. Gospodarzem po prostu. No, oczywiście, bo... Ten napis jest do ciebie tam, gospodarz. Tam powinno pod tym pisać Łukasz Szymański. Aż tak to nie. Inni też mi pomagają. Ale wiadomo, że więcej to ja robię, bo... Lubię to robić po prostu. No to super, to się na pewno bardzo, bardzo chwali. No to skoro zostałeś wybrany symbolem Hejnału Kęty, ciebie ludzie najbardziej kojarzą z Hejnały, to czym jest dla ciebie Hejnał? No, Hejnał dla mnie to jest drugi dom. Tu więcej czasu też przebywam, jak praca mi pozwala. Mhm. I staram się tu robić jak dobrze, żeby chłopacy mieli jak najlepiej warunki do trenowania, do grania i do przebywania tu ogólnie
Okej. Okay. A jak długo jesteś w Hajnale? Zacząłem grać w piłkę od 97 roku z przerwami na grę w Witkowicach. Wiemy, jaki to był powód, klubu tu nie było, ale szkoda gadać o tym. Zostawmy sobie to. Okej, okay, okej, okay, dobra. Czyli praktycznie cały czas z Hajnałem, tak? Oczywiście. Okej. Okay. A gdybyś ty miał wybrać symbol Hajnału? Moim zdaniem Janusz Tomala. Też dłużej grał, ale już w tamtym roku skończył przygodę z futbolem. I wydaje mi się, że Janusz Tomala to jest taki większa ikona niż moja osoba. Znaczy, no, Janusz jest też troszkę, nie chcę nikomu wypominać wieku, ale jest po prostu starszy, więc pewnie też przez to jest dłużej związany z Hajnałem, pewnie rzeczywiście. Pewnie tak. A Janusz miał jakąś odskocznię od Hajnału? Grał ze mną w Witkowicach również. Aha, okej. Okay. No on też tam był kilka razy typowany właśnie. Ludziom się kojarzy właśnie, no ja też go kojarzę akurat z Hajnałem. Także, no i jego Pawła Szłapę, także... Ale to są no, po prostu bardziej moje roczniki. Ale dużo osób jest tu takich znanych. Tak, tak, dokładnie. Dokładnie. A czemu bramkarz? Był gruby na bramkę? Wiadomo, nie chcę też nikomu wypominać, wiesz, od 6 roku życia zacząłem grubnąć i jakieś ta pozycja trzeba było wybrać, jak zacząłem lubić piłkę nożną. Ale rzeczywiście ktoś cię tam, wiesz, ustawił? Nie, nie, sam tam wpadłeś sam i zostałeś? Sam tam chciałem być bramkarzem i... Tak zostało. Okej. Okay, okay. Ja że kiedyś myślałem na pozycję inną, ale niestety już nie dało się i bronię do teraz. Okej, okay, a jaka pozycja inna cię interesowała? W polu, atak. Aha, wiadomo. No to wszyscy się pchają do przodu. Ale zdarzyło mi się zagrać w polu, w juniorach, strzelić kilka bramek. No i co, i rzeczywiście to było fajniejsze niż bronienie? Nie, ale fajnie się dało pograć. Okej, okay, okej. Okay. No a powiedz mi, no bo jesteś rezerwowym bramkarzem. No czy niestety taka rola. Czy rzeczywiście... Jeden broni, drugi musi siedzieć na ławce. Czy rzeczywiście ten Radwan jest lepszy od ciebie? Jak trener na niego stawia, to chyba musi być lepszy, ale... Okej, okay, ale to jest, wiesz, według trenera, według ale ciebie. Ale jestem cierpliwy i poczekam na swoją okazję. Czekasz dalej? Moim zdaniem lepiej broni troszeczkę, ale... Czy to jest... Też potrafię też coś obronić i... Okej. Okay. A czy to jest spowodowane tym, że on jest policjantem po prostu? Nie. Pan trener się go boi? Nie, po prostu, no, po prostu nie ma co związać pracy zawodowej z graniem. Okej, okay, okej, okay. To taki mały żarcik po prostu. Dobra. A jakbyś miał wybrać najlepszego piłkarza, zawodnika obecnej kadry w Hajnału? Nie wybiorę, bo inni by się obrazili, ale... A dlaczego? Nie, ale nie mam, wiesz, takiego, nie tylko chodzi mi o postawę taką takiego, na boisku, czy wiesz, kto tam... Nie ma takiego zawodnika, jesteśmy jedną drużyną, razem wygrywamy, przegrywamy, bawimy się, złościmy się na siebie, ale jesteśmy jedną drużyną, nie ma najlepszego zawodnika. Słyszałam, że macie ciekawą grupę. No czyli atmosfera jest najważniejsza, w klubach powinna być atmosfera, jak nie ma atmosfery, to nie ma wyników. Okej, okay. Czyli rozumiem, że w Hajnale... I wiadomo, to co w szatni zostaje, to... Zostaje w szatni. Tak myślisz? No, tak myślę. Okej. Okay. Wiesz co, bo chodziło mi o to, że wiesz, nie tylko koniecznie o jakby statystyki, kto lepiej tam wypada na boisku, tylko ogólnie o poświęcenie, zaangażowanie i wiesz, możesz wymienić siebie. Nie wymienię siebie, po prostu jesteśmy jedną drużyną. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Okej. Okay. A wspomniałeś o tych zabawach. Możesz coś o tym powiedzieć? Nie, zostawię sobie to. Po którym meczu bawiliście się na najgłośniej? A, nie. Zostawię to dla siebie. Okej. Okay. Jeszcze mamy czas. Aha, okej. Okay. W sensie jeszcze mamy czas, że jeszcze większe imprezy będą? Nie. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że w czerwcu to nadejdzie, ale nie ma co zapeszać. Okej. Okay. No bo mówisz, że od 97 roku grasz w Hajnale, grałeś też w Witkowicach. Tak. Nie wiem, masz jakiegoś swojego ulubionego trenera? Kogoś bardzo lubiłeś albo z kim pracowałeś? Z wszystkimi trenerami dobrze współpracowałem. Wiadomo, że u niektórych mniej grałem, u niektórych więcej, ale wspominam dobrze każdego trenera. Okej. Okay. A Paweł Szłapa? Pan już łapa, co mogę powiedzieć? Jako prezes? Same dobre rzeczy mogę powiedzieć. Stara się, żeby ten klub istniał, ale dzięki
sponsorom, ludziom. Ten klub jeszcze istnieje. I z tej strony chciałbym podziękować wszystkim. No bo mówi się, że dzięki Pawłowi, tak? Seniorzy istnieją. Oczywiście. Stara się, żebyśmy mieli jak najlepiej. Uh-huh. A tęsknicie za starą nazwą? Czy Team Sport jest okej? No nie, czy ja wiem. Hejnokęty to jest ważne. Nieważne co jest z przodu, ważne, żeby tak? Hejnokęty i te barwy. Okay. Biało-fioletowe. No właśnie siedzimy tu przed tym pięknym... Herbem. Dzięki. Widzisz, ja też mam stresa. Okej. Okay. A powiedz mi, no, bo za darmo umarło, ale nie w Hejnale. Są jeszcze jakieś inne problemy klubu? Ja wiem. Czy to jest w ogóle problem dla was? Że no, większość z was gra za darmo, pewnie wszyscy, nie wiem. Nie chcę w to wnikać, ale... Nie wiem, jak dla innych, dla mnie jest fajnie, że jest w ogóle klub, że możemy reprezentować te barwy i nieważna kasa jest. Wiadomo, że kasa by się przydała, ale nie dla mnie. Okej. Okay. Ważne, żeby grać w tym klubie i żeby był ten, istniał dalej. No ale wspominałeś, że atmosfera jest fajna. Atmosfera jest fajna. Myślę, że reszcie też to oby to się utrzymało do końca. Ekstra. Na pewno widziałeś taki filmik na YouTubie, bardzo stary. To było Polska-Irlandia, bądź Irlandia-Polska, jeszcze za Leo Benhakera. Chodzi o... Żewakowa. Żewakowa, co podaje w stronę bramkarza. Tak. Artur Boruc. W stronę bramkarza podawał. Nie, chodzi mi ogólnie, wiesz, o tą jego nawikę na w szatni. Aha. Wiesz, tak wyskoczył z takimi wieloma kurwami, że tak powiem. Werbalnymi oczywiście. Macie kogoś takiego w szatni? Kto potrafi, wiesz, wszystkich, wiesz, tam oszanić? Albo takiego po prostu lidera wybijającego się, kto ustawi całą drużynę. Takiego krzykacza. Nie mówię, że wiesz w ten sposób, żeby wiesz tam ochrzaniać ludzi, tylko kogoś takiego, kto wiesz jakoś... Każdy swoje zdanie daje. Aha, czyli wszyscy są tacy... Nie ma takie. Nikt jeden wybitnie się nie... Niestety nie. Niestety? Niestety. Przydałby się taki, ale... Tak? Ale nie ma takiego, ale... Każdy swoje zdanie podda i... Jest dobrze. Okej, okay, dobra. No to zaczęliśmy już trochę o tej reprezentacji. Komu ty kibicujesz? Rozumiem, wiadomo, że Polsce, tak. Ale lubię też patrzeć się na reprezentację Niemiec. No, a dlaczego? Dlaczego akurat Po prostu interesuję się niemieckim futbolem. I dlatego reprezentacja Niemiec jest też. Ale od zawsze tak masz? Oczywiście, od dzieciństwa. Od momentu, jak zacząłem kibicować Bayernowi Monachium. Aha, czyli Bayern Monachium też od dziecka? Tak. Okej, okay, dobra, a co teraz myślisz o ewentualnym przejściu lewego do Realu, bo dużo się o tym mówi? Dużo się mówi, ale... Próbuję ucieszę akurat, bo wiesz, ja... Dużo się mówi, ale jak nie będzie oficjalnej wiadomości to na razie zawodnikiem Bayernu i się skupię na grze. Tam. Ale cieszysz się, że Robert tam jest? Uważasz, cieszę się, ale to nieważne, czy to Polak był, to kibicuję Bayernowi. Okej. Okay. Czyli od zawsze, tak jak wspominałeś? Nieważne kto gra, ważny ten klub. No ale jest jeden zawodnik z Bayernu, który tam szczególnie też lubiłeś. Już nie gra, ale... Nie gra już. No. Był to mój idol, Oliver Kahn. Mm-hmm. Wzorowałem się na nim. Mm-hmm. Szkoda, że już nie broni, ale ten wiek już. Ten wiek już, no. Chociaż no, bramkarze chyba grają najdłużej, no nie? Jak to się mówi, im starszy bramkarz, to wino. Jest jak wino, tak. No on jest teraz też ekspertem, nie? No, zawsze miał też swoje zdanie, takie dość mocne nieraz. Zgadza się. Ale wymieniłeś dwa kluby, tak? W których grałeś? Tak. Oliver Kahn też grał w dwóch klubach. Grał. Tak. To co pamiętam, to grał w Bayernie i w Karlsruhe. Dokładnie, więc coś was łączy. Ale wiesz co, czytałam troszkę o nim, no i miał możliwość przejścia do Manchester United. I pod koniec swojej kariery, ale odrzucił ten transfer i no, po latach żałował w sumie, że nie skorzystał. A wydaje mi się, że chyba do Realu. Chodzi mi o Real Madryt, nie Real Madryt. Wiesz co, no ja czytałam o United. To mi się wydaje, sprawdzimy to potem, wiesz. Tak wydaje mi się, że o Real Madryt chodzi, ale ja każdy się może pomylić. No United, Real, wiesz, no to tak fajna opcja, jaka by nie była, no ale ogólnie, że żałował. A odnośnie jeszcze Bayernu? Myślisz, że w tym roku się uda zdobyć Ligę Mistrzów? Czuję, że jestem kibicem Bayernu, to czuję, że wygrają. Tak? Ale będzie ciężko. Są inne kluby, że chcą też wygrać.
A masz jakąś taką drużynę, z którą chciałbyś, żeby oni się zmierzyli w kolejnej rundzie? Bo myślę, że no, tą fazę na pewno przejdą. Nieważne z kim, ważne, żeby z każdym trzeba wygrać, żeby zdobyć ten trofeum. Okej, okay, dobra. No jestem ciekawa. Znaczy życzę tego Robertowi, wiesz, bo chciałabym, żeby on miał to, wiesz, ten puchar mógł sobie podnieść. Brakuje mu tego. Dokładnie, jemu tego brakuje, więc fajnie by było. Ale zobaczymy, jak będzie. Ale bardziej bym chciała, żeby z Realem podniósł, wiesz, ten puchar. Okej, okay, dobra, dobra. No to już nie w tym sezonie. No nie, nie, w tym nie ma szans. No ale wiesz, jakby ale podniósł nie, teraz bo... i potem... Ale no z drugiej strony po co Realowi, wiesz, Lewandowski? Jak to po co? I tam wszystko drybuje, ja myślę, że on w tej białej koszulce będzie rewelacyjnie wyglądał. Czy ja wiem? Moim zdaniem... Poza tym wiesz, no Cristiano też wiecznie grać nie będzie. Chyba, że jak Ronaldo odejdzie, to będzie inaczej. No. A tak to, no, to Ronaldo przeskoczy mnie tam. Też już jest, to jest moje zdanie. Każdy może mieć inne. No. Ale zobaczymy, co przyniesie czas. Ale fajna by była taka, wiesz, konkurencja między Lewem a, wiesz, a Cristiano. Ciekawe by to mogło być. Ciekawe, ale... Ale zobaczymy, jak będzie. Dobra, to teraz mi powiedz o rywalizacji z Rijkiem. O co w tym chodzi? Czemu tak cię denerwuje? Nie wiem, co powiedzieć. Po prostu tak mamy, że musimy na gierce być osobnej drużynie. Tak? Jego cieszy, jak wygra ze mną, mnie cieszy, jak ja z nim wygram. O zawsze tak macie? O zawsze, nie pamiętam dlaczego. Lubimy się. Tak? Tak mi się wydaje. Nie, no nie, Rijek bardzo, bardzo ładnie się o tobie wypowiadał, bardzo cię chwalił. Właśnie dziękuję, między innymi dziękuję. Za to zaangażowanie, że pomagasz tutaj, że jesteś świetnym gospodarzem, więc to jest niepodważalne, że się lubicie. Także ale wiesz, po prostu okay, tak ale ta rywalizacja, tak wiesz, boiskowa, tobie po prostu nurtuje, skąd to się wzięło? Nie wiem, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Tak wyszło i tak będzie. Aha, do będzie, momentu, tak? Aha. Nie skończymy przygody. Okej. Okay. To musiało cię ucieszyć, że wygrałeś z nim w tym konkursie. Czy ja wiem. Myślałem, że ktoś inny wygra, ale... Ale wygrałeś. No, ale wygrałem. Widzisz, Rijek cię godził, ale widzisz akurat no, w tym się mu nie udało, wiesz. Ale ja jestem ogólnie Rijkowi bardzo wdzięczna, bo mi dużo informacji, wiesz, udzielił odnośnie Hejnału, odnośnie was, zawodników, ciebie. Także... Miło z jego strony. Tak, bardzo fajnie. Mój prywatny informator. Jestem z niego dumna, naprawdę. Dobra, a polski klub? I tu każdy wie, kto mnie zna w Kętach, że kibicuję warszawskiej Legii. Ten klub można kochać albo nienawidzieć. No jako jeden z nielicznych w sumie kibicuję, że Legii w Kęt, bo Kęty, jak już ustaliliśmy, są niebieskie. Niebieskie i albo Wisła Kraków, ale tak. Znam też ludzi, co są za Legią. A który jest bramkarzy Legii? Tak szczególnie lubisz, albo tęsknisz za którymś, któryś był wybitny. Czekam na jednego, że wróci jeszcze na koniec kariery do Boruc? Legii, Artur Boruc. Też na to czekam, aczkolwiek no powiedzmy ja nie jestem też fanką Legii, ale jestem fanką Artura Boruca. Też czekam związany na jego jest powrót. Z Legią. Tak, bardzo, zawsze LKS na jego meczach za granicą pokazywana, więc no fajnie by było, też czekam na niego. A Malarz? Ale zobacz, Malarz. Co o nim myślisz? Jeden z najlepszych teraz z Legii. Też ratuje punkty. No, najmocniejsze ale... ogniwo, tak myślę. I dlatego jest kapitanem. No. Ale już jest w takim wieku, że nie wypominam wieku, ale... No początek końca, nie ma co ukrywać. Wiesz co, ja ale... słuchałam też fajnego podcastu z nim. Wspominałam ci o Olku Wandzlu i on właśnie przeprowadzał z nim ten podcast. I właśnie Arek Malarz, bo on jest dla mnie taki strasznie, wiesz, twardy, mocny charakter, no nie? Koleś, którego nic nie złamie. Lubi powiedzieć wprost, co dokładnie, myśli. Bardzo szczery i no, no i taki uzewnętrznia się dość mocno. Taki potrzeba niekiedy w szatni. Dokładnie. I no właśnie on jest pewnie tym żewłakowym teraz, wiesz, krzyczącym, wiesz, w szatni. Ale w tym podcaście właśnie wspomina, że jak realizował ten transfer do Grecji, że no był wtedy też młody, nie? Więc no trochę się przestraszył i miał taką chwilkę, że po prostu autentycznie się rozpłakał, no nie? Przeżył jakoś to wewnętrznie, ale przeszło mu zaraz i wiesz, od razu wyszedł, od razu go to wzmocniło. Zajebiście mi się podobała ta historia, bo mało który, wiesz, facet po prostu się przyzna do czegoś takiego, do jakiejś chwili słabości, no nie? A już do łez to już nie ma mowy. Także zaimponował mi, ja ogólnie go bardzo lubię. Także, także mówisz, że uważasz, że no jest dość dobry, dobry, tak? Jest w gazie teraz, jak to się mówi, piłka. Tak. Jak to kibice mówią, piłkarz jest w gazie. Dokładnie. A Mucha? Jan Mucha, co mogę powiedzieć? Wtedy, co grał w Legii, też, też miał dobry czas, no nie? Po prostu w Legii są zawsze dobrzy bramkarze.
bo no. chcę wspomnieć tam o trenerze od bramkarzy. Jest bardzo dobry. Okej. Okay. A po wczorajszej porażce? Jaki masz nastrój? Co mogę powiedzieć? Smutno mi, ale nie. Jeden mecz mnie przekreśla to, co jest założone w tym klubie od zawsze. Czyli będziemy mistrz. Ten klub musi zawsze być mistrzem. Okay. Niezależnie od gry. No ale no, miał kiepskie czasy. Były kiepskie, ale... lata panowania Wisły. Były, ale... No, ale teraz właśnie... Ale zawsze Legia walczyła o najwyższe cele w Polsce. Tak? A to myślisz, że w końcu z tą Ligą Mistrzów im pójdzie? Teraz powiem tak, będzie ciężko, bo znów jest reforma i te mniejsze kluby, słabszych lig będą mieć już ciężej awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Ale póki piłka grze, wszystko jest możliwe. Okej, no życzmy im szczęścia, wiesz. Tak jak powiedziałam, no Legii nie kibicuje, ale jeśli chodzi o, wiesz, europejskie puchary, wiadomo. Nie każdy kibicuje. Każdy chce. Wiesz co, nie, no chodzi mi o to nasze podwórko, wiesz, jeśli chodzi o puchary czy takie rzeczy, wiadomo, że byłoby super, no nie? Doczeka się w końcu czegoś fajnego. Było już w tamtym roku, grali w Lidze Mistrzów. No, całkiem dobrze, aczkolwiek no potem już... Początek mieli ciężki, ale... Tak. No ale wiesz, strzelić bramkę Realowi... To nie każdemu się zdarza. Dokładnie, na pewno sukces. Jest też, no nie twój imiennik, ale twoje nazwisko jest też w Legii, Szymański. Jest. Na razie to jest młody zawodnik. Dokładnie. Pracuje nad swoim nazwisko. Okej. Dobra, dzięki Łukasz, że się zdecydowałeś. Bo miło było. Było trzeba cię przekładywać, ale udało się. Było strasznie? No. Bądź tak, było fajnie, miło. Okej. Dziękuję za rozmowę. Ja też ci bardzo dziękuję, życzę ci powodzenia. Mam nadzieję, że ta dwunastka się zmieni w jedynkę. A powiem ci, że lubię grać z numerem 12. Okej, ale mimo wszystko też życzę ci, żebyś z tą dwunastką wychodził w podstawowym składzie. Po prostu. Dziękuję. Dobra, dzięki za spotkanie. Do zobaczenia. Pa.